Istnieje niewiele osób na świecie, które potrafią poprawnie wypowiedzieć nazwę tego samochodu z prawdziwego świata. Oczywiście jest to Koenigsegg One to One, nie wiem, czy ja dobrze powiadam, powinienem chyba dodać tam w pewnym momencie w nazwie Koenigsegg jeszcze parę g, jak to było w Top Gearze, że oni tam dodawali jeszcze kilka takich losowych znaków, jak pojawiał się w ich recenzjach ten Koenigsegg. Tak on sobie wygląda, jest to imitacja Koenigsegga One to One, z tym, że tutaj mamy troszeczkę inny spoiler. W One to One mieliśmy ten spoiler poprowadzony, tak, to ten uchwyt był poprowadzony aż od tej tylnej klapy, aż odtąd gdzieś. I tutaj to troszeczkę inaczej wygląda, trochę szkoda, bo ten spoiler jest taki charakterystyczny, ale no chyba pozostałość jest taka w miarę podobna do tego Koenigsegga i cały ten tył, cały samochód ogólnie jest bardzo podobny do tego Koenigsegga. W GTA mamy jeszcze jednego Koenigsegga, który nazywa się XF chyba, no i nim się robi wallride'y na wyścigach stunterskich. Tak czy inaczej, zobaczcie jaki fail. Jeszcze raz, nie zauważyliście tego? No to jeszcze raz. Wsiadamy. No i patrzcie, jak się otwierają drzwi. No, czemu one nie otwierają się tak fajnie do góry, jak to w Koenigseggu? Wiecie, jak otwierają się drzwi w Koenigseggu? Najpierw się wysuwają, a potem się tak obracają. To jest unikalny sposób otwierania drzwi w tym samochodzie. No a tutaj tego niestety nie uświadczymy, więc trudno. No tak to wygląda. Przykro mi, no to jest tylko GTA, no to nie jest w sumie też jakaś symulacja, ani nawet to nie jest gra wyścigowa, to jest gra z samochodami. A możemy tutaj dodatkowo jeszcze, właściwie to chyba tylko głównie tu chodzi o zabijanie i tego typu sprawy. No ale jest, Koenigsegg, ja się strasznie ucieszyłem jak go zobaczyłem, bo mi się podoba ten model samochodu. I wiecie co, w GTA on się prowadzi bardzo fajnie, jeździłem sobie nim kilka wyścigów. Jeździłem sobie nim kilka wyścigów i muszę przyznać, że super się prowadzi, ale osiągów takich fantastycznych nie miał. Wygrywałem z osobami, które miały ten samochód, z samochodami, które są już od jakiegoś czasu w GTA, na przykład takie T20 czy coś innego. Na prostych, tak? Na tych wyścigach kaskaderskich, gdzie chodziło głównie o prędkość maksymalną, przyspieszenie i tak dalej. Ale właśnie jeśli chodzi o prowadzenie, jest to spoko auto, naprawdę, naprawdę, naprawdę. O, fuck. Nie, jest w porządku. Bardzo przyjemnie mi się nim jeździło, na kaskaderskich wyścigach również i nie mogę się tutaj przyczepić zbytnio do tego, jak ten samochód się prowadzi. Jest spoko, no i wygląd także podoba mi się, w porządku i nie chciałbym tutaj za wiele zmieniać, jeśli chodzi o wygląd, jeśli w ogóle to jest możliwe. Podejrzewam, że ponieważ jest to super samochód, to będziemy mogli tutaj co najwyżej jakiś tam spoiler zmienić, może jakieś zderzaki, niewielkie jakieś tam kosmetyczne zmiany i tyle, no nie? To i tak nam wystarczy, żeby troszeczkę spersonalizować furę. No i troszeczkę, może kolor zmienię na jakiś żółty, jakiś taki fajny, jaskrawy, pomarańczowy, coś tam pomyślę. Jeszcze nie mam wizji, co tym z tym samochodem sobie zrobić, ale coś tam sobie zaraz porobimy. Uwaga, bo jesteśmy pod Los Santos Custom, zbijamy do środka i spróbujmy ogarnąć ten samochód, zobaczymy jakie ma opcje. Ej, to jest też ciekawa nazwa, XXR. Nie wiem w sumie czemu ciekawa. Nie no, ciekawa dlatego, że normalna nazwa jest taki Koenigsegg, który nazywa się CCXR. Statystyka prędkości jest tutaj wybujale wysoka, ale coś właśnie podejrzewam, że w singlu nie można dokładnie sprawdzić, jak ten samochód... O shit. Jak ten samochód będzie no, w multiku się zachowywał, jeśli chodzi o prędkość maksymalną. Także to ciężko stwierdzić. Dajmy sobie jakieś tutaj takie hardkorowe ulepszenia. Pyk, w ogóle staty, niedługo w tych nowych samochodach wszystko będzie wymaksowane. Okej, tutaj mam jakąś taką trzyrurkę, zdaje się. Teraz sobie... Patrzcie, buchać. Aj nie. Ekstra. No dobra, dajmy sobie tą trzyrurkę. Maska. No fabryczna jest najfajniejsza, ja ją zostawię. Światełka. Nic nadzwyczajnego, kolor. No i tutaj chrom możemy dać, nie damy go. Zastanawiam się właśnie, jak to w macie by wyglądało. Powiem wam, że całkiem interesująco. Pomarańczowy w macie. Dodatkowy. Co tu? Spoiler, okej. Okay. To wyglądałoby na to, że ten spoiler chyba będzie niewymienny. No nie wiem co tutaj myśleć o tym. Felgi są standardowe, mamy też, możemy je kupić do każdego samochodu, trochę słabo, mogliby dodać do tego auta XXR-a
jakieś inne customowe felgi i byłoby naprawdę bardzo przyjemnie. Zawsze to cenię w każdym samochodzie, który się pojawia w GTA, jak są jakieś takie unikalne felgi. Zawsze na to zwracam uwagę, czy to moją, czy to waszą. Dobrze, winna czerwień, niech sobie będzie. Kolor wykończenia, tu możemy sobie zmienić kolor deski rozdzielczej, chociaż nie wiem, z zewnątrz to jest zauważalne. Ja zawsze daję biały, a jednak można spoiler. Można brak spoiler, bez spoilera, Ale zobaczcie, że statystyka, kurde, nie wiem czemu w ogóle zwracam uwagę na tą statystykę. Zobaczcie, że po prostu inaczej samochód wygląda. Mam nadzieję, że będzie można zainstalować tutaj taki spoiler, jak jest w rzeczywistości. Ale dupa, niestety nie można, więc ten wygląda najlepiej, standardowy. Ja bym go nie wymieniał. Skoro standardowy jest fajny, niech zostanie. Ten jeszcze jest taki w miarę, ale samochód to nie to samo, no koniec. Nie bierzemy tego. Obniżenie, 3, 2, 1, o proszę bardzo, całkiem nieźle jak na super, super auto, jak na super samochód. Tutaj jeszcze jakieś ulepszenia, które i tak nic nie zmieniają. Koła terenowe dajmy gościowi, bez przesady, sportowe jakieś sobie weźmy, dajmy sobie takie, chociaż kurde jakie Koenigsegg ma te felgi, jakie ma tam standardowo, właśnie nie wiem kurde, chyba takie trochę bardziej zabudowane te felgi ma, nie? Może w suwach coś znajdziemy. No a może coś takiego dajmy. I fantastycznie, kolor cool. Dajmy w kolorze, winna czerwień to była, nie? Taki ciemny, jak nie będzie ciemnego, czerwonego, to dajmy po prostu ognista czerwień. Ognista. Nie ma tego czerwonego niestety. Cukierkowa czerwień. Dobra, a wiecie co, dajmy taki. Albo antracytowe. Niech będą takie nudne, kurde. Dajmy to jakiś racing, coś tam. Kuloodporne, dym, czarny, gitarka. I co, to tyle? Nie, jeszcze szyby. Przednia szyba nam się nie koloruje, teraz zwracam na to uwagę. No i kurde, koniec. I wyjeżdżamy sobie takim Koenigseggiem, zobaczcie na to. Obniżony wygląda fantastycznie, wyglądał fantastycznie zanim zajechałem w ogóle na tuning. Bardzo mi się ten samochód podoba, nie wiem jak wam. Matowy kolor, no tutaj już kwestia gustu, nie? Mnie się podoba akurat ten matowy. Chociaż w tunelach wygląda pewnie dziwnie, taki bezcieniowy, bezpłciowy. Zniszczenie oczywiście tutaj cyk, zobaczcie, maska odpada, zaraz pewnie odpadnie, spokojnie, nie będę chciał jej na siłę urywać. No i właśnie jeśli chodzi o te osiągi, to tak jak sprawdzałem na Multiku, on niespecjalnie, nawet po tuningu, to on niespecjalnie sobie radził jakby z tymi starszymi samochodami, więc to tak słabo tutaj. Z przodu mamy akumulator, właśnie ciekawe na ile, czy mamy napęd na 4 koła w sumie. Koenigseggi zawsze miały napęd na tył, a tutaj jakoś tak może... Nie, no mamy na tył jednak, spoko. Niech będzie sobie na tył, maska się urwała, to wygląda jakby z przodu miał jakieś baterie, nie wiem. Po co mu wloty na masce, skoro z przodu nic nie ma? Chyba, że to są właśnie jakieś interkulery albo inne gówna, takie do chłodzenia silnika. W każdym razie silnik mamy z tyłu, umiejscowiony centralnie tak zwany. I niech on sobie tam będzie, niech on sobie tam furczy. Brzmi fantastycznie. No brzmi jak brzmi, no nie ma się czym zachwycać, ale no właśnie prowadzenie, bardzo... Aj ty gnoju, ty taki motorzysta jeden. Bardzo fajnie mi się prowadzi ten samochód i wygląd tu jest ogromnym atutem jak dla mnie. Ale spalił, kurde, zmienił kapcia do końca. Tutaj chyba wszystko z tyłu się odrywa, musimy sprawdzić jak tutaj zniszczenia wyglądają, bo coś czuję, że można zrobić z niego gokarda jak z tego, jak z Turismo R, że cały ten tył odrywa i widać tylko silnik, ramę. I te. Niektóre samochody w ogóle da się zrobić tak, że urwie się dosłownie wszystko. Czyli zostanie z samochodu nic. Rama tylko zostanie. Na przykład te Dakarowce są takie, że całe... Któryś tam ten jeden, nie wiem czy ten drugi tak się da, ale jeden z Dakarowców tak właśnie robił, że jak się przejeżdżało przez jakieś tam pachołki, to cała karoseria z niego odpadała i śmiesznie wyglądał. A tutaj nie wiem jak będzie, no musimy to jakoś zniszczyć, kurde. Musimy tu jakoś to naprawić, samochód. Dodatkowo stuningować, to jest taki tuning po ludzku. Musimy uderzyć tyłem. Trochę już się naniszczyłem tych samochodów GTA, ale chyba tego tylnego oderwać się nie da, bo to... Chociaż wiem, co to się podniosło? Nie, czekaj, to się odrywa! Musimy sprawdzić, to się odrywa. Musimy to sprawdzić, jak to się odrywa.
Myślę, że to kwestia kilku takich mocniejszych uderzeń. O! Haha, proszę bardzo. Elegancko. I teraz mamy takiego poduszkowca. Widzimy przy okazji komorę silnikową. Hihi. Wszystko fantastycznie, moi drodzy. Zobaczcie. Najbardziej boli mnie w tym samochodzie fakt, że nie możemy tak fajnie sobie otworzyć drzwi bocznych. Tylko one są jakby przytwierdzone już na amen. Znaczy na amen. No tak głupie się otwierają na bok. Zupełnie standardowo. To przecież jest super auto. Zobaczcie, jakie kapcie mamy tu szerokie w tym samochodzie. Kosztuje 300 milionów, kurde. Nie no, drogie jest to auto. Nie opłaca się, no bo patrzcie, no kupujemy takie fajne, drogie auto. Najlepiej to kupić sobie jedno auto super sportowe, jedno auto sportowe, każdy z każdej klasy najlepsze, który ci się najlepiej jeździ i tyle. A pozostałe to kupić sobie opresory, jakieś tam deluxa, hydry, nie hydry, bo ty pójdziesz potem na sesję wonna i co? I stanie się z tobą dokładnie to. No i koniec. O, albo tutaj masz. Infernusa, no. Co on tutaj taki? Kozakiewicz. No, nie ma uciekania. No i tyle z ciebie zostanie, krótko mówiąc. W tej aktualizacji chyba za specjalnie nie ma jakichś samochodów, które by cię ochroniły dłużej niż sekundę na otwartej sesji w online. Ja na to zwracam uwagę, bo mnie to denerwuje teraz. Mam fajne auto, jeżdżę sobie i po to właśnie sprzedałem wszystkie fury, bo uznałem, że są mi niepotrzebne, skoro albo cheater, albo jakiś natarczywy gracz w opresorze puści we mnie rakietę, czy coś, nie? No to sprzedałem te wszystkie fury, fajne, trochę tam żałowałem, no ale mogłem te PS-y sobie zostawić jednak. I wyszło jak wyszło i tu tutaj byś siedział i byś ginął, spaliłbyś się, gdyby ten samochód miał opancerzenie, to by było trochę lepiej, nie? W sumie każdy samochód teraz powinien mieć GTA i opancerzenie. Albo powinny być sesje bez rakiet w opresorze. O, wbijasz na sesję, opresor nie ma rakiet. Koniec, kropka. Albo zakazany opresor. Ktoś siada na opresora i wybucha. Te moje pomysły. Oklaski! Dziękuję wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się na razie. Pa, pa.